Za moimi plecami BMW M3 E46, rajdowa broń Mateusza z Matex Motorsport. Samochód trafił do nas na hamownię, a moim zadaniem będzie przywrócenie uśmiechu na twarzy Mateusza i przywrócenie przyjemności z jazdy tym samochodem. Ja nie zrobię tu najprawdopodobniej ani jednego konia więcej, bo podejrzewam, że tutaj samochód jest wystrojony jak najbardziej poprawnie. Natomiast pojawił się jeden mały szczególik w strojeniu EcoMastera M-u, który zadecyduje o tym, że tym samochodem zacznie się jeździć po odcinkach specjalnych zdecydowanie przyjemniej. Zanim jednak przejdziemy do tego, co będziemy dokładnie w tym samochodzie robili i gdzie tkwił szkopuł, chciałbym Wam przedstawić ekipę Matex Motorsport. Mateusza poznałem przy okazji testów rajdowych, które odbyliśmy przed pierwszą rundą Tarmac Masters. Okazało się, że Mateusz ogląda mnie na social mediach i zwyczajnie w świecie, kiedy podróżowałem pomiędzy serwisami i szedłem przywitać się ze znajomymi, zaczepił mnie, podszedł, powiedział: cześć Kamil, fajna sprawa, fajnie, że o motorsporcie opowiadasz, fajne rzeczy, które nagrywasz. Chodź, zobacz nasze BMW. Ja oczywiście to BMW już wcześniej gdzieś tam widziałem, bo jak tylko się pojawił Mateusz w Tarmac Masters, a nie mieliśmy okazji tak naprawdę w tamtym sezonie w żaden sposób rywalizować gdzieś tam razem, to oczywiście ja sobie te BMW oglądałem, byłem ciekaw, co tam w tym BMW pod maską siedzi, jak ono jest zbudowane. Widziałem, że to jest jakaś ciekawa skrzynia biegów, no ale osobiście nigdy się z Mateuszem nie było okazji poznać. Poznaliśmy się na tych testach, Mateusz do mnie podszedł, zagadał, poznaliśmy się, przybiliśmy sobie pionę, pogadaliśmy trochę o tym samochodzie. Zwrócił się też do mnie o pomoc. Ale może zanim do tego przejdę, to chciałbym też Mateusza trochę przedstawić. On jest właścicielem firmy Matex Motorsport. Zajmują się mechaniką pojazdową, mają bardzo fajny profil serwisu. Widziałem, że sporo robią BMW właśnie do rajdów. Wyspecjalizował się w samochodach szutrowych, wyspecjalizował się w silnikach M54. Są w stanie zrobić 300 koni z tego silnika. Są w stanie zadbać o to, żeby ten silnik przeżył trudy rajdowe, i Mateusz osobiście stroi sterowniki, te fabryczne, te oryginalne sterowniki. Tak mają to opanowane, że jest w stanie wystroić sterownik w taki sposób, w jaki chce. Natomiast tutaj jest zamontowany EcoMaster M-u i tak naprawdę Mateusz tym się nie zajmuje i ja go rozumiem. Tak jak my się nie zajmujemy strojeniem rajdówek na seryjnych sterownikach, z małymi tam powiedzmy wyjątkami, tak Mateusz po prostu nie robi komputerów stand alone, a samochód kupił już wystrojony. Natomiast od momentu, kiedy go kupił, przeszkadzało mu kilka rzeczy, ale nigdy na to nie było czasu, ponieważ zajął się tak naprawdę dopieszczaniem samochodu. Ja widziałem tam zdjęcia na social mediach, masę fajnej pracy mechanicznie zostało wykonanych na wysokim poziomie i widziałem też samochody, które budują właśnie na ten tor w Mikołajakach. Powiem Wam, naprawdę czyściutka robota, fajne doloty robią, łapacze powietrza tworzą to wszystko. Mogę z ręką na sercu, po tym co widziałem Mateusza, polecieć, jak jesteście z jego okolic, śmiało, jeżeli macie rajdówkę, możecie korzystać z jego usług. Myślę, że eventy, które organizuje, również fajna sprawa. Widziałem, że organizuje to razem z Kolinem Brzezińskim, z Jakubem Brzezińskim i nawet śmieszna sprawa, bo kiedyś mieliśmy u nas na hamowni przez chwilkę, z racji tego, że Colin ma też tutaj działa na Silesia Ring, obok Silesia Ring jest tor szutrowy, na którym szkoli kierowców, ale szkoli też tych kierowców właśnie razem z Mateuszem w Mikołajkach na torze. I widzę, że aktualnie właśnie Mateusz zajmuje się szutrówką Colina. Więc to też o czymś świadczy, tak? Jeżeli Colin zaufał Mateuszowi, to znaczy, że Mateusz zna się na rzeczy i wie, jak takie auto ogarnąć. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, tu jest EcoMaster M-u Black. Jest jeden drobny szczególik, który zmienię. I przez ten szczególik będę musiał przestroić cały samochód. Jest jeden błąd, który został popełniony wcześniej, przez wcześniejszego właściciela i to auto tak jeździło. A dzięki temu myślę, że Mateusz w końcu odzyska też przyjemność jazdy tym samochodem i że będzie zdecydowanie lepiej. Zapraszam Was do odcinka. Jestem Kamil z Kasport, jesteście w Kasport na kanale. Zajmiemy się dzisiaj strojeniem ITB przy wykorzystaniu DBW. ITB to są indywidualne przepustnice. S54 ma 6 takich przepustnic. Pod tym plenumem, czyli ta pucha, którą tu widzicie, to jest plenum, czyli to jest puszka zbiorcza. Tu nigdzie nie ma przepustnicy, jak widzicie. Miotła jest już znana. To jest najlepsza możliwa podpórka maski dla BMW, która ma lekką maskę z laminatów. Tutaj jest 6 przepustnic. Przepustnice są sterowane elektrycznie.
A żeby sterować przepustnicami elektrycznie, musimy mieć pedał gazu z potencjometrem, który wyśle sygnał do komputera, w jaki sposób tymi przepustnicami sterować. I tu mamy błąd. Już Wam go pokazuję. Na czym konkretnie polega problem tu z tym samochodem? Polega na tym, że Mateusz nie potrafił płynnie regulować momentu obrotowego. Jak zaklepał gaz do dechy, to auto jechało i jechało świetnie, ale wszędzie tam, gdzie potrzebował połowę gazu, a zwłaszcza na ostatnim tarmaku, kiedy było bardzo ślisko, kiedy potrzebna była taka fajna, płynna modulacja momentem obrotowym, to te auto wręcz nie nadawało się do jazdy i z tym właśnie Mateusz się cały czas gdzieś tam borykał. Natomiast słuchajcie, gdzie leży problem? Tutaj jest to samochód z indywidualnymi przepustnicami i jest usunięty przepływamierz powietrza, czyli taki dosyć standardowy mod, jeżeli chodzi o S54, i jest ten samochód wystrojony w strategii Alfa N. To nie ma być żaden tutorial, jak stroić samochody. Ja tylko chcę w taki prosty, zrozumiały sposób Wam wytłumaczyć, na czym to mniej więcej polega. Jeżeli ktoś jest z Was właśnie na początku swojej drogi, jeżeli chodzi o strojenie samochodów, może macie swój jakiś projekt i gdzieś tam bleka sobie stroicie, to może Wam się to po prostu przydać. Po co macie otwierać otwarte drzwi, czy wynajdować koło po raz kolejny, skoro ktoś już to zrobił. Więc tak, jeżeli macie tak jak w BMW, silnik, który chcecie wystroić w Alfa N. Alfa N to jest obliczanie dawki paliwa, tak uproszczając, poprzez uchylenie przepustnicy. Czyli uchylamy przepustnicę i w momencie, kiedy mamy przepustnicę na linkę, to na przepustnicach mamy potencjometr, który wysyła informację do sterownika silnika, jak mocno tą przepustnicę otworzyliśmy. Czyli sterownik dostaje informację, że jest to 50%, no i oblicza według map dawkę paliwa, kąt wyprzedzenia zapłonu i inne strategie sterowania silnikiem. Ale musi wiedzieć w silniku benzynowym, jak mocno te przepustnice są otwarte. W momencie, kiedy tak jak tutaj macie elektroniczne przepustnice, to dochodzi dodatkowy element, czyli potencjometr na pedale gazu. Bo właśnie poprzez pedał gazu sterujecie przepustnicami. Uchylając pedał gazu, wysyłacie informacje do elektronicznych przepustnic i te przepustnice się otwierają. Możecie sobie w EcoMasterze zbudować mapy charakterystyki pedału gazu. Dużo samochodów w tej chwili działa na elektronicznych właśnie przepustnicach, bo te przepustnice mają bardzo dużo fajnych zalet. Ja jestem zawsze za tym, że jak tylko regulaminy pozwalają, montować elektryczną przepustnicę. Natomiast jeżeli stroicie auto w Alfa N, musicie pamiętać, że definiowanie zapotrzebowania silnika na paliwo, czyli poprzez dostarczanie powietrza, odbywa się właśnie przez motylki przepustnic. Nieważne, czy macie jedną, dwie, sześć, tak jak jest tutaj, to przepustnice decydują o tym, ile samochód dostanie przy danych obrotach powietrza, a Wy decydujecie poprzez wciskanie pedału gazu. Bardzo często ta charakterystyka pedału gazu może być nieliniowa, czyli wciskamy 10% gazu, a przepustnice otwierają się 3, wciskamy 20% gazu, a przepustnice otwierają się 8. Dzięki temu możemy w jakiś sposób wpłynąć na to, jak będzie dostępny moment obrotowy, ponieważ przy dużych przepustnicach czasami jest to takie wręcz prawie zero-jedynkowe. I tu właśnie w tym samochodzie przy strojeniu wcześniej, nie przez Mateusza, wkradł się błąd, który spowodował, że całe mapy paliwa i zapłonu będę musiał przestroić, a już Wam pokazuję na logach, na czym ten błąd polega. Mam odpalonego loga, tak jak widzicie, i tutaj interesuje nas to pozycja przepustnicy DBW, pozycja pedału gazu, czyli TPS to jest pedał gazu, DBW to są przepustnice i zobaczcie, co tu się dzieje. Wciskam sobie pedał gazu, mam go wciśniętego w tym momencie na 31%, pozycja przepustnic 5,5%. Wciskam go dalej, w tej chwili mam 44% pedału gazu, a przepustnice otwarte na 10%. Wciskam dalej pedał gazu, mam 72% pedału gazu, 43% przepustnic. Wciskam dalej pedał i w tym momencie mam 90% pedału gazu, 82% przepustnice. Zaklepię 100%, 100%. I najlepiej to będzie zobrazowane tutaj. Tu jest mapa paliwa, czyli mapa zdolności wolumetrycznej silnika. I zobaczcie, że w momencie, kiedy ja może tutaj otworzę jeszcze dodatkowo taki zegar z TPS-em. Momencik. Tutaj mamy tak naprawdę o zegary, TPS. Przejdziemy sobie, TPS-a wybierzemy, żeby to było bardziej zobrazowane.
Zobaczcie. Tu mamy TPS-e do góry i to jest nasze uchylenie pedału gazu. I po pedale gazu przesuwa nam się tutaj na tabeli zdolności wolumetrycznej właśnie ten wskaźnik, gdzie na mapie jesteśmy. Silnik nie pracuje, więc jesteśmy na dole, ale tak, wciskamy 50%, żeby była jasność. 52% TPS-a. Jesteśmy na 52%, a przepustnice nasze mamy otwarte na 15%. Więc nie możemy tak naprawdę tutaj stroić samochodu w ten sposób, ponieważ mapa paliwa jest zrobiona poprzez wystrojenie pedału gazu, a nie przepustnic. I tak naprawdę w momencie, kiedy mamy dwie charakterystyki przepustnic, tak jak to tutaj ma miejsce, za każdym razem będziemy jakby w innym miejscu mapy przy tym samym otwarciu przepustnicy. I co należy zrobić, jeżeli stroicie już sobie taki projekt? Wchodzicie w zakładkę DBW, wchodzicie w parametry i w EMU, bo w Pro jest już to troszkę inaczej, ale w Blacku zrobili sobie to w ten sposób, że możecie użyć motylków przepustnic jako TPS-a. Po prostu jest to błąd w softcie, bo tak naprawdę powinien być dodatkowy analog i powinien być PPS, powinien być pedal position sensor i throttle position sensor. A w tym momencie ten TPS, który jest, to nie są przepustnice, tylko to jest pedał gazu. Nie powinno to w ten sposób wyglądać. I zobaczcie, co się stanie, jak ja tu odhaczę. 17%. Ja cały czas trzymam tyle samo TPS-a, a jako dowód pokażę Wam, że tutaj mamy jeszcze coś takiego jak napięcie. Czyli mamy TPS, napięcie z pedału gazu, mamy uchylenie 17% DBW i 54% TPS-a. Ja w tym momencie odhaczam to i patrzę, co się dzieje. Napięcie stoi na 1,16, TPS spadł nam w dół. I co w ten sposób jestem w stanie uzyskać? Ja sobie odpalę tu jeszcze raz mapę paliwa i zobaczcie to samo, jak to wygląda na mapie paliwa. Przesunę sobie to tutaj, żebyście widzieli. Gdzie jest wskaźnik? Jest tu? Jest tu. Dobra, no ktoś by mógł powiedzieć, że teoretycznie można wystroić go po uchyleniu pedału gazu, ale ja uważam, że absolutnie to nie jest poprawne strojenie. Dlaczego uważam, że to nie jest poprawne strojenie? Ponieważ po to macie taki pedał gazu, jest tutaj w ogóle pedal box z Tiltona, fajna sprawa, i po to macie elektryczną przepustnicę, aby móc sobie tymi motylkami w fajny sposób sterować, aby móc mieć dwie charakterystyki pedału gazu, a tak naprawdę możecie mieć dwie skrajnie różne i potencjometr do blendowania, czyli do miksowania pomiędzy jedną a drugą, czyli możecie mieć 5-6 charakterystyk czułości pedału gazu, bo to tylko o tą czułość właśnie chodzi. Na suchy asfalt może być 0-1, że jest liniowo 20% pedał gazu, 20% przepustnic, auto reaguje od razu mieli kołami na wyjściach z zakrętów, a na mokre, no żeby te czucie było takie, żeby ta przepustnica się tak wolniej otwierała i ewentualnie z obrotami, jak rosną obroty, żeby też ta przepustnica otwierała się bardziej. Więc musicie stroić samochód po przepustnicach, a nie po pedale gazu i automatycznie okazuje się, że samochód pokazuje Wam drugie oblicze, to co tutaj jest. Ja myślę, że ten samochód drugie oblicze nam pojawi i będzie zupełnie inne odczucie na odcinku specjalnym, jeżeli chodzi o jazdę takim samochodem. A dla takiego analogicznego, prostego przykładu, jak to wygląda? W tej chwili, w mojej opinii, jak jest to zrobione tak, jak jest zrobione tutaj, jak ktoś to kiedyś przed Mateuszem, zaznaczam, zrobił, to jest tak, jakbyście sobie przepustnicę z pedałem gazu, gdzie jest linka, zamiast stalowej linki, zamontowali na przykład taką gumkę, co się kiedyś w autach na bagażniku dachowym jakieś tam towary czy bagaże łapało. Naciskacie pedał gazu, a przepustnica raz się otworzy tak, raz się otworzy tak, to wszystko gdzieś tam się zacznie rozjeżdżać. Oczywiście nie mam 100% pewności, czy stroiciel to zrobił celowo, czy może chciał te auto pierwotnie stroić w speed density, czyli po map sensorze, później jednak coś zmienił, gdzieś coś przeoczył. Może gdzieś wkradł się pośpiech, który czasami się zdarza i wiadomo, jak jest między rajdami i niestety czegoś się nie dopatrzy, ale też czasami musi na to zwracać uwagę, ponieważ do EcoMastera EmuBlack
są dostępne wersje oprogramowania w tak zwanych wersje testowe. I ja już sam się na tym złapałem, że nieraz wgracie wersję testową i ona nie jest do końca kompatybilna z projektem, który macie zrobiony w samochodzie. Jeżeli wystarczy, że w samochodzie mieliście na przykład zrobiony mapę nowszą wersją oprogramowania, a podłączacie się z starszym programem na laptopie, no to mogą Wam się mapy rozjechać i na to trzeba zwracać uwagę, więc jak tylko włączacie sobie zapłon w samochodzie i Wam wyskoczy okienko, że wersja oprogramowania Wam się nie zgadza, to musicie poszukać takiego programu na laptop, który będzie zgadzał się z programem w samochodzie, do którego się podłączacie. Później oczywiście warto jest zrobić update, ale uważam, że i tak najlepiej jest pracować jednak na tych wersjach softu stabilnych. Wtedy wykluczacie różnego rodzaju właśnie błędy i być może tutaj kiedyś coś takiego się wydarzyło i gdzieś tam się ten ptaszek zwyczajnie w świecie odhaczył. Nie zmienia to faktu, że robimy robotę dla Mateusza, odpalam samochód i zaraz Wam jeszcze pokażę, jak kształtuje się AFR w tym samochodzie, jak to wygląda, zabieram się ze strojenia i na koniec pokażę Wam efekty finalne. Zrobię tu taki śmieszny test. Zmierzymy to auto przy 50% uchylenia nie gazu, a przepustnicy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wykresie. Nie wiem, czy mi się to uda, mam tam jakiś pomysł w głowie, ale za chwilę zobaczę. Zobaczcie, jak to właśnie wygląda. Samochód się powoli grzeje i ja dodaję TPS-a. Co się dzieje z AFR-em? Tak to wygląda, tak jak to przyjechało. Jest to spowodowane tym, że tak jak widzieliście, ja tutaj wzbogacam paliwo. Zobaczcie na czas wtrysku, co się z nim dzieje i obserwujcie ten tutaj czerwony krzyżyk. Ja dodaję gazu. Czas wtrysku idzie w górę. A DBW w zasadzie stoi na 3%, nie? I tu właśnie pojawiały się wszystkie te problemy z ruszaniem tym samochodem, z modulacją momentu obrotowego. Ja jednak nie będę robił tych testów, żeby go sprawdzać. Ja nie będę męczył motoru na takim AFR-ze. Ja przełączam sobie w tym momencie tutaj parametry właśnie na przepustnicę i zaczynam go stroić. Mapa wygląda w ten sposób. Pokażę Wam, jak będzie wyglądała po wystrojeniu całości. Zobaczcie, jak się kształtuje AFR, zobaczcie na TPS. BMW mam już skończone. Zadziałało to wszystko tak, jak miało zadziałać. Ja miałem nadzieję, że nagram dla Was troszeczkę więcej materiału. Przyjechałem specjalnie 3 maja, ponieważ miałem takie okienko i mogłem sobie pozwolić na 2 godzinki wpaść tutaj na hamownię i nagrać materiał. Niestety nie udało mi się nagrać nic sensownego poza kilkoma przejazdami na hamowni, kiedy samochód już był wystrojony. Za chwilę na wykresach pokażę Wam wyniki, czy udało się tutaj coś poprawić z momentem i z mocą maksymalną. Natomiast cóż takiego wydarzyło się 3 maja? W momencie, kiedy zrobiłem sobie dosłownie kilka pomiarów samochodu,
W którymś momencie poczułem zapach paliwa, oczywiście odruchowo momentalnie samochód zgasiłem, pooglądałem, czy nie ma żadnych wycieków, nic absolutnie takiego nie miało miejsca. Widziałem po układzie wydechowym delikatnie, że gdzieś tam jakiś delikatny dymek się pojawia, no ale stwierdziłem, spoko, odpalę samochód w warunkach takich kontrolowanych, no bo jeżeli widzę, że wycieku paliwa nie ma, zobaczymy jak pracuje, samochód mi nie odpalił. I to już był taki malutki znak zapytania, cóż takiego się wydarzyło, przecież auto normalnie zgasiłem i to było zaraz po tym, jak wykonałem normalny pomiar. No myślałem czasami przy odcięciu zapłonu, przy rewlimiterze też się zdarzy, że gdzieś tam się samochód wzbogaci, czy stąd może ten zapach paliwa, którego wcześniej nie czułem. No ale okazało się, wykręciłem sobie świece, wyjąłem sobie cewki, zajrzałem kamerką do cylindrów, pojawiła się duża ilość paliwa w cylindrze. Ja po raz kolejny byłem akurat tutaj sam, więc sprawdzanie było takie dosyć utrudnione, ponieważ większość czynności musiałem zrobić po prostu sam, nie przedłużając, już nie rozwodząc się tutaj na to. Cóż się wydarzyło? No wydarzyło się niestety to samo, co może się wydarzyć również z seryjnymi sterownikami. To też nie jest tak, że zamontujecie sobie bleka i absolutnie żadna awaria nigdy w życiu was nie dosięgnie. Stało się coś niedobrego z wyjściem na wtryskiwacz numer 1. Tak naprawdę trudno powiedzieć co dokładnie, natomiast wyraźnie w manualu jest napisane, aby zwracać uwagę na power groundy. No i tutaj będzie na pewno informacja też dla Mateusza, aby przejrzał sobie instalację elektryczną, czy aby przypadkiem gdzieś tutaj coś się nie wydarzyło. Auto przyjechało do nas prosto po rajdzie, tak naprawdę Mateusz, mamy poniedziałek, jest chwila przed 7 rano, a już w czwartek my mamy testy przed rajdem Nysy z Arturem Sękowskim, a Mateusz ma testy przed drugą rundą Tarmac Masters. Dzisiaj, gdzieś za półtorej godziny, mój kolega Marcin przyjeżdża tutaj długą lawetą, zabiera dwa samochody. Jedną BMW tutaj do odebrania miał Mateusz, ponieważ dogadał się z Arturem Sękowskim i szutrówka wędruje w dobre ręce, w ręce Mateusza. I zabiera nas też tutaj ta MEczka, więc czasu jest, tak jak widzicie, bardzo mało, bardzo jest to napięte. Tak więc Mateusz nie miał możliwości sprawdzenia samochodu po rajdzie. Może coś nam się wydarzyło, rajd był trudny, więc informacja dla niego, aby parę grandy sprawdzić, ponieważ parę grandy to są te punkty w instalacji elektrycznej, które odpowiadają za sterowanie właśnie między innymi wszystkimi wyjściami, AUX-ami, które sterowane są przysłowiową masą. Być może tu coś się wydarzyło. Ja tak naprawdę tylko dogłaskałem samochód, ja przyjechałem zrobić pomiary, nagrać tylko i wyłącznie jak ten samochód jedzie. Fajnie, że to się wydarzyło tak naprawdę tutaj na hamowni, no bo mieliśmy swojego prywatnego bleka, mogliśmy to podmienić w momencie, kiedy już oczywiście miałem usterkę namierzoną, no bo musiałem sobie zobaczyć, musiałem zdjąć plenum, te paliwo się dostało do plenuma, musiałem to paliwo całe z tego plenuma usunąć, aby nie przedostawało się nigdzie więcej, więc troszeczkę pracy takiej mechanicznej było. Ja tak naprawdę tą usterkę dosyć szybko miałem wyłapaną, widziałem tutaj, że jest cały czas podana właśnie masa na wyjściu wtryskiwacza numer 1, pozostałe wtryski, wszystko działało, funkcjonowało poprawnie, wydarzyło się to tylko na tym właśnie pierwszym wtryskiwaczu. Podczas pomiaru AFR był w porządku, nic się nie działo, więc wydarzyło się to po prostu w taki sposób już po samym tym pomiarze. No i to zabrało mi ten cenny czas, który miałem przeznaczony właśnie na to, żeby może zrobić jednak ten test tych 50% gazu. Ja w tej chwili mam już auto rozpięte. Był u mnie przedwczoraj Kamil Bober ze swoim Seicento, więc musieliśmy już BM-ką wyjechać, ja mam porozpinaną ją, nie będę zapinał z racji takiej, że tak jak powiedziałem, jest poniedziałek, jest wcześniej rano, ja mam bardzo napięty grafik. Za chwileczkę jeszcze przyjedzie Piotr, przywiezie emeczkę, którą budujemy do wyścigów, auto jest wylakierowane, na pewno coś dla was nagram, pokażę wam to, więc czas jest mega napięty. Odpalam silnik, pokażę wam przynajmniej to, co pokazałem wcześniej na biegu jałowym, jak będę dodawał pedału gazu, co się dzieje. Co tutaj zostało zrobione? No, wystroiłem samochód raz jeszcze po TPS-ie, ale tym razem właśnie po tym czujniku, który jest zamontowany na motylkach przepustnic, czyli to, o czym mówiłem. Też delikatnie liznąłem wanosy po swojemu. A czy jest jakiś efekt? Za chwileczkę na wykresie zobaczycie. A ja już odpalam laptopa, sprawdzę sobie jak warm-upy, czyli te wszystkie wzbogacenia po rozgrzewaniu samochodu tutaj pracują i już za chwilkę muszę tym samochodem wyjechać z hamowni i zabrać się za kolejne tematy.
A tak wygląda to na wykresie. Tak jak mówiłem, mocy maksymalnej za wiele nie udało się zrobić. Tak naprawdę ruszyłem też delikatnie Vanosa, bo widziałem, że jest to jakieś pole do popisu i można coś ruszyć. Te różnice w wartościach nie są wcale takie duże, ponieważ mamy tutaj 333,4 konie, jeżeli chodzi o wynik finalny. 334 miał samochód, jak do nas przyjechał. Natomiast newtonometry tutaj już udało się, jak widać, troszeczkę poprawić. I co ważne, maksymalny moment obrotowy jest niżej, o jakieś 1000 obrotów, niż miało to miejsce przed strojeniem. Tak więc delikatnie też został poprawiony, pełny gaz tak naprawdę, ale najwięcej zrobiłem na tych wszystkich pośrednich obciążeniach, których na wykresie nie widać. Z tego miejsca również bardzo serdecznie chciałbym podziękować Mateuszowi, właścicielowi tego BMW, za zaufanie, jakim nas obdarzył. Jesteś super gościem z niesamowitą pasją do motorsportu. To widać na Twoim profilu, na Twoich social mediach i to czuć w rozmowie z Tobą. Ta cała nasza interakcja, jak naprawialiśmy ten samochód, jak kontaktowaliśmy się, super sprawa, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że nasza współpraca gdzieś może się rozwinie. Może jak będziemy mieli jakieś tematy, jeśli chodzi o strojenie seryjnych sterowników, będziemy się do Ciebie odzywali. Tak samo budowa motorów jakichś w M54, jak najbardziej, no bo my tak naprawdę selekcjonujemy mocno to, co szykujemy i raczej staramy się nie podejmować budowy silników, no chyba, że dla naszych jakichś tam konkretnych klientów to tak robimy wyjątki, ale nie mamy mocy przerobowej, żeby bardzo dużo tego budować, więc Mateusz, raz jeszcze, piona, sztama, super, dzięki, że zaufałeś, dzięki, że to auto trafiło do nas. Ja się cieszę, że mogłem Ci pomóc. Mam nadzieję, że ten uśmiech na Twojej twarzy wróci, że przyjemność z jazdy tym samochodem powróci. Ja widziałem filmiki, jak jeździłeś. Rzeczywiście auto działało zero-jedynkowe. Mogło się tutaj wciąć bardzo dużo frustracji. Ja mam nadzieję, że teraz to będzie działało tak, jak działać powinno. Myślę, że to będzie początek być może jakiejś owocnej współpracy, bo widzę, że sporo tych BMW robisz, więc jak tylko będziemy mogli pomóc w elektronice w jakichś strojeniach, to jak najbardziej. Raz jeszcze pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, pozdrawiam cały Matex, Was chłopaków, których poznałem na serwisie, również serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia na jakimś rajdzie. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Ja widzę, że subskrybentów nam przybywa, czyli jednak te treści w jakiś sposób trafiają w Wasze gusta. Ja tak jak już wspomniałem, ja naprawdę chciałbym też zacząć nagrywać odcinki z samochodów seryjnych, ponieważ tego też sporo robimy i myślę, że jakieś ciekawe tematy na pewno tutaj się pojawią. Dziękuję Wam również za kilka podpowiedzi odnośnie odcinków, które chcielibyście zobaczyć na naszym kanale tym motorsportowym, czyli w tych odcinkach motorsportowych. Ktoś napisał komentarz pod filmem z BMW Piotra Tabora, tego BMW, które przygotowywaliśmy do wyścigów długodystansowych, że fajnie byłoby, gdybyśmy pokazali tak krok po kroku, jak takiego EcoMastera wystroić. Myślę, że to nie będzie dla mnie żadnym problemem. Na przykładzie jakiejś rajdówki na pewno coś dla Was pokażę. Tutaj mamy Seicento od Wojtka, w którym właśnie montujemy klasika. Może tam będzie okazja, aczkolwiek tam chciałem pokazać Wam przede wszystkim funkcje sportowe, które można sobie na takim klasiku zrobić i jak to ugryźć, więc pojawiają się komentarze, za które jestem Wam bardzo wdzięczny. To jest coś fajnego, mieć tam taką interakcję z Wami, móc Wam odpowiedzieć na te komentarze, dopowiedzieć to, czego w tych filmach nie dopowiadam. Tak więc raz jeszcze, jeżeli te treści, które dla Was nagrywam, podobają Wam się, bardzo proszę, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie, niech idzie w świat, niech kanał rośnie, wtedy na pewno tych treści będzie zdecydowanie więcej i myślę bardziej takich treściwych, merytorycznych. Ja już też wiem, jak nagrywać, wiem, jakie błędy popełniłem wcześniej. Ja nie mogę Was zostawiać z nierozwiązanymi tematami. Postaram się odcinki robić jakieś 30, max 40 minut, ale będę starał się, aby w jednym danym odcinku ująć temat, który poruszam od początku do końca, żeby nie zostawiać Was ze znakiem zapytania na sam koniec. Oczywiście będą serie takie jak właśnie Fura Artura, czyli seria odcinków o samochodzie Artura Senkowskiego, czy też seria odcinków o budowie samochodu do wyścigów płaskich, czyli tutaj profil wyścigówkę budujemy na bazie BMW M3.
no to tam będą odcinki, które będą się pojawiały w jakichś odstępach, ale postaram się, aby każdy z odcinków poruszał temat od A do Z. Czyli jeżeli poruszymy temat ABS-ów BMW M3 Artura Sękowskiego, to zajmiemy to od początku do końca, a w kolejnym odcinku na przykład zajmiemy się zawieszeniem. Tak też to będę nagrywał, myślę, że to będzie dużo fajniejsze dla Was. Dlatego też ostatnio zamieściłem właśnie dwa filmy pod rząd, jeżeli chodzi o BMW Piotra Tabora, tą E36 właśnie do tego długiego dystansu. Wrzuciłem dwa odcinki, aby nie zostawiać Was właśnie ze znakiem zapytania. Raz jeszcze dzięki za to, że jesteście. Byliście w Kasport na kanale, jestem Kamil z Kasport. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!